założy go do ust. O, jak go umyję. Teraz po całej kropkę. Daj mi to umyć. Po całej kropkę. Z tego coś wypłynęło. Witamy Was bardzo serdecznie, a dzisiaj mamy co? Języki wołowe. Kulinarny wtorek. I dzisiaj będzie wersja hard. Bo zawsze to widzieliśmy w Masterchefie, że oni tam tak robią i to zjemy takie pyszne. Dzisiaj mamy języki wołowe. I zobaczymy, jak to smakuje. I od razu mówimy, że to jest taka bardziej hardkorowa wersja tego. Nie ręczymy za nasze odruchy. I nie ręczymy za to, że to będzie dobre, bo jeszcze nie wiemy, nigdy tego nie jedliśmy, robimy to pierwszy raz. To jest taki, wiecie, test. O, ale tak. Cały czas mam tak dziwnie na żołądku. Jesteśmy po, zjedliśmy. To jest mocny film i nie dla każdego, także... Nigdy więcej tego nie powtórzymy. Nie. Na własną odpowiedzialność to robicie. My też. Wiggle. To jest najlepszy moment, żeby spróbować czegoś tak dziwnego. No tak, będzie świetnie. To jest jakiś dziwny. Że co? No nie ma tutaj... Nie ma tutaj tej końcówki! Oh fucking shit, jakie to jest nieprzyjemne w dotyku! Ale weź do ręki! Weź do ręki, no! Ja to umyję język, ale coś ci pokażę. No. Tutaj pod językiem, dotkniesz językiem, masz takie miękkie, nie? To dotknij sobie tego. Tu. To jest to! Ale to jest szorstka, którą stronę jest nie tak. Pokaż! Ja! Masakra. Już wiem, dlaczego w butach to się nazywa język. Oś mi położył. Ja pierdzielę, co my będziemy jeść. Strasznie to dziwne jest. No. Brzmi tak trochę. No ja przestałam być w ogóle głodna. To w Masterchefie. No ja wiem, a ty patrz jakie to jest. Kubki smakowe! Popatrz się jak równo. Te ostre. To mógłby być grzebień. Że my to zjemy, czy psiusze będą mieć radość? Jakie to ostre. Nie chcę spróbować. Liznę cię tym. Nie ruszyć. Z tego coś wypłynęło! O, mężu, też tak zrobię. Na trzy? Na trzy. I co, policzyłeś, że masz cztery? No. Żonglerka, jeszcze trzecia! Mówisz tak? Tak to każdy umie. Z trzecim jest problem. To wszyscy umią. Zawsze każdy żonglował na ten. No umiesz. Myślałem, że trzecią rzecz to się zaczyna robić problem. God damn it. To co my widzieliśmy na internecie, no. To języki gotuje się najpierw godzinę, później ściąga się z nich skórkę i gotuje się w kolejne pół godziny, a do zupy dodajemy salat. Znaczy zupy, no do tego wywaru. No, seler dodajemy, marchewkę dodajemy też pietruszkę. Pora, wiecie, robimy po prostu bulion. Tak jakby rosół, tylko na języku. Umiem pora. Obieram jedną, obieram drugą. Tu mamy to. Widzisz?
Niby jesteśmy podobni, a całkowicie inaczej obieramy marchewki. No? Jak wy obieracie marchewki? Dokładnie, czy tak jak Marta? Ja się w ogóle nie śmiałem. No w ogóle, w ogóle. Takie śmieszne! Metka! Już mamy wypad. Wybarek spod pachy, wybarek spod pachy. Na to, że czy obieracie dokładnie, czy to jak Marta, obieraj seler. Co? Nie, tyle. To mamy, to mamy, te filmy. Uważaj trochę, ja pierdzielę, rękę co utniesz. A nie, to trzymam. Nie. A ja później, a później, Krzysiu, ratuj! No, a Krzysiu co robi? O, boli cię? Boli cię? Jak głęboko ta rana po prostu. No, mniej więcej, do jakiej głębokości wsadzi palca? No. A, takie na pół paznokcia. Pa, nic ci nie ma. Nic ci nie ma. A to przecież to? Co, to jest brzydkie, to ja to odetnę. Czy wystarczy taka ilość? No. Przepraszam, to mi wyleciało. On sunął! Jak ten... Na brzuszku te pingwiny! Patrz, zawsze każdy kucharz chciałby mieć co najmniej cztery ręce. Cztery ręce, tak. Dobra. To... No. Ja się przekroić. No, trzymaj. Dobry, że tam ty! Weź się rękę! Jednak każda z par rąk powinna mieć osobną parę oczu. Spędzi mnie gdzieś. Podrabia. Wiesz, że mi się tak drapał? Ja się tak drapię! I po co mi się pyta, czy mi się tak drapie? No co, jak mi się drapać, to tak, żeby przestało spędzić. Podrapać cię? Nie. Tak, już góreczka. No wyślizgnął mi się, no. Aha. Nie osłabi tak. Poza też mi tak. Ale już tak samo mi zrobił. Ała! No przecież to boli! Nie! Jak robią koty? Nie ruszaj się. Tak robią. Dobry. Wrzucamy to wszystko. Jeszcze bym dał sól i pieprz. Co ty na to? Na razie? No, tak żeby to było słone. Najwyżej się później posoli jeszcze. No, teraz ten rosół ma się nam gotować przez godzinę i potem wyjmujemy te ozory i musimy je obrać. Dobra! I zmęczyłem się. No przecież ci pomagam, no. Czym? Czym bagata pochodku ba... Bravissimo! Dobra, to wszystko wam. Kocham cię, jesteś najwspanialszą żoną na całym świecie. Uj, uj, uj. Uchwycasz mnie! Uchwycę cię! Uwaga się! Okej. Lecę! Lecę! No, tutaj popatrz. Bąbel powiedz. Uuu, ten jest makabryczny! Uważaj na łapki. Nie, nie będzie tak schodzić. Mam to tylko stan umysłu. Schodzi! Schodzi ci! Ooo! Co to jest?
O, fuck! To jakbyś sobie zrywał skórę. No właśnie tak to kojarzę, że gdzieś tam to tak schodziło, nie? I tak nie chcę schodzić z mojej części. O! Zostawiam, bo to taki, wiesz... Ja też chyba... Chociaż te... No te sywki. To kupuje, czy to będzie na tyle dobre, że ktoś na przykład kupuje, dobra, zrobimy sobie języki. Nigdy nie słyszałam czegoś tego. Ale bym zjadł języków. Ale bym zjadł języków, no nie? Ale fantastyczne jest, bo to jest samo mięso, no nie? Nie ma tu ani grama tłuszczu. Czyli jednak najbardziej wysportowanym mięsem w naszym ciele jest po prostu język. 20 minutes later. Nie wygląda to jak język teraz, takie poobierane. Teraz nie, teraz wygląda to spoko. To jest jak dla mnie po prostu gotowane mięso, taki przepis nijaki jak dla mnie, no nie? Bo ono nie jest ani smażone, ani nic, tylko po prostu ugotowane w rosole mięso, polane sosem. Tak, ale to jest coś wyjątkowego, bo jest to język. No tutaj ma taki przekrój specyficzny bardzo. Mhm. I sosik. To będzie palone. Jakimś kamieniem tam chyba szurasz. To zdrówko. Moje jest mega miękkie. Przynajmniej taki kawałek teraz jadłem. No smaczne to jest. Jakbym nie wiedziała co robię, to nawet by mi smakowało bardziej. No. Ale jak zjem steka, to jestem taka usatysfakcjonowana tym, co zjadłam. A tu jem i tak połykam. Mhm. I zastanawiam się, czy to wróci, czy nie. Aż do tego stopnia. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że to naprawdę nie jest złe, tylko ten widok mnie... Tak. Tak prześladuje w tym momencie podczas jedzenia tego, że szok. Nie, ja chyba nie dam rady. Nie dam rady tego zjeść. No to jest różnie. Nie. Czułem się całą skrawą. Nie, jedz jeszcze, czekaj. No jest. No już jesteśmy po, zjedliśmy. Znaczy, nie całe zjedliśmy, no. Bo w połowie trochę nas zemdliło. No, trochę nas zemdliło i tutaj oficjalnie chcemy już po zakończeniu tego filmu i jedzenia, i obiadu powiedzieć, że to jest mocny film i nie dla każdego, także... Nigdy więcej tego nie powtórzymy. Nie. Ale jeżeli wy powtórzycie, to dajcie nam znać, bo jestem strasznie ciekawa waszych opinii na ten temat, tak. Bo może my jesteśmy jacyś... Znaczy, to może smakować, jeśli ty tego nie robiłeś. Albo jeżeli ktoś był na przykład nauczony od małego, że w jego domu robiło się coś takiego, tak. No nie? Ale jeśli sami to robiliście, to na początku jest dobre, ale po pewnym czasie zaczyna do was dochodzić do mózgu, że to jest język. Chcesz jeszcze coś dodać? Nie. Jak ty jogurta? No, dzisiaj jesteśmy na jogurtach. Jeszcze mówiliśmy, że może zrobimy sobie kotleta, ale nie, absolutnie nie będziemy nic takiego robić. Będziemy do wieczora na jogurtach. Okay. Veganinem, będę veganinem. Jak nic, będę veganinem.